Zapraszam na odcinek Polscy aktorzy i aktorki gwiazdy show biznesu, które kiedyś byli parą, część druga. Pola Raksa, właściwie Apolonia Raksa. Urodzona w kwietniu 1941 w Lidzie. Aktorka filmowa, teatralna i telewizyjna. Jedna z najwybitniejszych aktorek w historii polskiej kinematografii. W latach 60. i 70. uchodziła za symbol seksbomby polskiego kina. Najbardziej znana z roli Marusi w serialu Cztery pancernie i pies. Była studentką polonistyki, gdy pod koniec lat 50. została odkryta w barze mlecznym przez fotoreportera, który namówił ją do sesji zdjęciowej. Tak trafiła na okładkę tygodnika dla młodzieży Dookoła świata. Uroda dziewczyny zwróciła uwagę Marii Kaniewskiej, reżyserki kompletującej obsadę do reżyserowanego przez siebie filmu Szatan z siódmej klasy, który stał się filmowym debiutem Poli Raksy. Z kina wycofała się w 1993 i konsekwentnie nie udziela wywiadów. Raksa poznała Lindę w 1981. Spotkali się w Teatrze Współczesnym w Warszawie podczas przygotowań spektaklu Pastorałka. Raksa grała anioła, a Linda archanioła Michała. Ona miała 14-letniego syna Marcina, on był ojcem dwuletnich bliźniaków Mikołaja i Michała. Jej sława powoli przygasała, jego kariera dopiero nabierała rozpędu. Po rozstaniu Pola Raksa przyszła do Teatru Współczesnego i oznajmiła, że definitywnie zakończyła związek i nie chce do tego wracać. Bogusław nie był długo samotny. W jego życiu pojawiła się Monika Jaruzelska. Dajcie znać, czy widzielibyście dzisiaj razem Lindę i Polę. Ewa Drzyzga, urodzona w grudniu 1967 w Krakowie, dziennikarka i prezenterka telewizyjna. W latach 2000-2016 prowadziła talk show Rozmowy w Toku, za co została nagrodzona Wiktorem w kategorii Osobowość Telewizyjna, trzema telekamerami i złotą telekamerą. Jest córką pielęgniarki i wojskowego. Ukończyła szkołę podstawową i liceum ogólnokształcące w klasie matematyczno-fizycznej i filologię rosyjską na Wyższej Szkole Pedagogicznej imienia Komisji Edukacji Narodowej. W młodości mieszkała również w Warszawie, Wrocławiu i Jeleniej Górze. Udzielała się w grupie teatralnej OM w Krakowie. Prowadziła lub współprowadziła też szereg programów TVN, m.in. Narodowy Test Inteligencji. Mało osób o tym pamięta, ale Ewa Drzyzga i Andrzej Sołtysik, dziennikarz radiowy i telewizyjny, filmoznawca, prezenter i były rzecznik prasowy telewizji TVN, byli razem w latach 90. W wywiadzie dla magazynu Dobry Tydzień Sołtysik powiedział: było fajnie, ale najwyraźniej oboje byliśmy zbyt młodzi, chociaż Ewa wykazywała wtedy większą ode mnie dojrzałość. Małgorzata Kożuchowska, urodzona w kwietniu 1971 we Wrocławiu, aktorka filmowa i teatralna. Uhonorowana złotym i brązowym medalem Zasłużonej Kulturze Gloria Artis oraz Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Jest najstarszą córką doktora nauk pedagogicznych Leszka Kożuchowskiego i nauczycielki Jadwigi Kożuchowskiej. Ma dwie siostry, Mają i Hannę. Wychowywała się w Toruniu. W 1994 ukończyła Państwową Wyższą Szkołę Teatralną w Warszawie. Po zdobyciu dyplomu dołączyła do zespołu warszawskiego Teatru Dramatycznego, z którym związana była do 2005. Następnie do 2014 była aktorką Teatru Narodowego. Popularność przyniosły jej role filmowe i telewizyjne w produkcjach takich jak Killer, Killerów Dwóch czy w M jak Miłość, gdzie jej rola w M jak Miłość została zakończona popularną sceną w kartonach. Kto oglądał, wie, o co chodzi. Małgorzata Kożuchowska i Marcin Dorociński poznali się po studiach. Aktorzy wydawali się parą idealną. Mówiło się, iż planowali wspólną przyszłość. Ich związek nie przetrwał próby czasu. Kożuchowska powiedziała kiedyś w wywiadzie: za dużo pracowałam i praca oddalała mnie od bliskich. Ewa Gawryluk, urodzona w grudniu 1937 w Miastku, aktorka filmowa i teatralna. Ukończyła liceum ogólnokształcące imienia Adama Mickiewicza, gdzie zdała egzamin dojrzałości. W 1991 ukończyła Państwową Wyższą Szkołę Filmową, Telewizyjną i Teatralną imienia Leona Schillera w Łodzi. Zadebiutowała rolą w filmie Wiatraki z Ramlej. Jako aktorka teatralna zadebiutowała po ukończeniu studiów rolą Vicky w sztuce Michaela Fraya, czego nie widać w Teatrze Współczesnym w Warszawie. Popularność przyniosła jej rola Ewy Nowak-Hofer w serialu TVN Na Wspólnej, w którym gra od 2003. Zagrała Beatę, główną rolę żeńską w filmie Olafa Lubaszenki Sztos 2. Wystąpiła także w epizodycznych rolach w serialach Niania,
Grzeszni i Bogaci, Hotel 52, Ojciec Mateusz, Komisarz Alex i Na dobre i na złe. Ewa Gawryluk była w związku z Piotrem Zeltem przez 7 lat. Poznali się podczas studiów. W Warszawie kupili mieszkanie. Niestety ich związek rozpadł się przez rozbieżne podejście do małżeństwa. Ewa chciała ślubu, on nie. Co o tym myślicie? Dajcie znać w komentarzach. Paweł DeLong, urodzony w kwietniu 1970 w Krakowie. Aktor, reżyser, producent filmowy i wokalista. Ma młodszą o 2 lata siostrę, Dorotę, która również została aktorką. Od 15 roku życia wychowywała go matka Sabina wraz z ciotką Anną. Ukończył liceum ogólnokształcące imienia Marii Skłodowskiej-Curie w Krakowie. Zdawał egzaminy wstępne na 3 krakowskie uczelnie. Aktor był w związku z Patrycją Markowską w 2002 roku. Jednak ich związek nie przetrwał próby czasu. W 2005 rywalizowali ze sobą w drugiej edycji Tańca z Gwiazdami. A 15 lat później znów spotkali się na planie, tym razem Ameryki Express. Tak o ich relacji wspomina sama Markowska. Spotykałam się z Pawłem, ale to było bardzo dawno. Musimy to powiedzieć, żeby nie było potem plotek. To było bardzo dawno i trwało jakieś pół roku. Głupia, to były 2 lata, odparł DeLong. Kuba Wesołowski, urodzony w lipcu 1985 w Warszawie. Aktor teatralny, filmowy, prezenter telewizyjny i dziennikarz. Ukończył liceum ogólnokształcące imienia Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie oraz magisterskie studia dziennikarskie w Kolegium Civitas w Warszawie. Ogólnopolską rozpoznawalność zapewniła mu rola Igora Nowaka w serialu TVN na Wspólnej, w którym gra od 2003. Jesienią 2005 w parze z Edytą Herbuś zajął 3. miejsce w półfinale 2. edycji programu rozrywkowego Taniec z Gwiazdami. W 2006 wystąpił w teledysku do piosenki zespołu Queens Od A do Z. Kuba Wesołowski i aktorka Weronika Książkiewicz niegdyś byli parą, jedną z najgorętszych par show biznesu. Poznali się w 2007 na planie na Wspólnej i spotykali się przez kilka miesięcy. W 2008 rozstali się. Weronika w wywiadzie powiedziała, że nie ma kontaktu z Kubą. Tu cytat. Kontaktu prywatnie nie utrzymujemy. Gdzieś tam od czasu do czasu w pracy spotkamy się. I to wszystko. Jan Wieczorkowski, urodzony w lutym 1972 w Rabce Zdroju. Aktor teatralny i filmowy. Urodził się jako syn Marii Wieczorkowskiej i Jana, byłego burmistrza Rabki Zdroju. Ma młodszą o 10 lat siostrę Alicję. Uwagę masowej publiczności zwrócił na siebie rolą Michała Chojnickiego w telenoweli Klan. Na kinowym ekranie można go było oglądać w komedii Jacka Bromskiego U Pana Boga za piecem i jego kontynuacji U Pana Boga za miedzą. Swego czasu głośno było o jego związku z Moniką Brodką. Aktor i piosenkarka bardzo chętnie pokazywali się na salonach. Mimo dużej różnicy wieku między nimi świetnie się dogadywali. Dzieliło ich 16 lat. Jednak ich związek po jakimś czasie się rozpadł.